Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w kręcie biznesowym chciałem się skupić na jednym temacie, ale bardzo istotnym, który wychodzi z perspektywy klienta. I tutaj pytanie, które zadałem wielu waszym gościom, jest bardzo proste. Co was najbardziej wkurza w restauracjach? Co powoduje, że nie macie ochoty tam więcej wrócić? Odpowiedzi jest bardzo dużo i pewnie poruszę je w kilku odcinkach, natomiast dzisiaj się chciałem skupić na kilku z nich. Szczególnie na tych, które naprawdę nie wymagają budżetu, ale zwrócenia na nie uwagi. Pozwólcie, że podzielę się z wami jednym slajdem. Teraz tak, jak zapytamy gości, co jest takim pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to mówią, że w momencie, kiedy podchodzą do restauracji, często widzą stand i często widzą menu wywieszone przed restauracją. I teraz rzecz, która jest tym, co jest od razu dużym minusem, swoją drogą skłania wielu z nich do odejścia, jest brak cen. Dlatego, że nawet najlepszy opis bez ceny uniemożliwia im podjęcie decyzji, więc z całą pewnością brak ceny jest absolutnie najgorszą możliwą ceną. Zasada jest bardzo prosta. Drugą rzeczą jest po wejściu już długie menu. Długie menu poddaje wątpliwość, czy składniki użyte w tym menu są świeże. Drugim elementem, który jest tutaj kluczowy, jest tak zwany dysonans poznawczy, czyli jest bardzo duży problem z podejmowaniem decyzji. W momencie, kiedy widzimy już trzecią stronę pizz, naprawdę nie mamy przeświadczenia, czy podejmiemy dobry wybór, i to wywołuje dyskomfort. Brak powtarzalności dań. O co chodzi, bardzo dobrze wiecie. Tu chodzi o to, że jak przychodzi gość i jednego dnia dania przygotowuje Katarzyna, drugiego dnia Marcin, trzeciego dnia Michał. I teraz tak, Michałowi nie idzie i to jest kiepskie. Pozostała dwójka robi świetnie, ale też trochę inaczej, jeśli chodzi o w jaki sposób jest to ozdobione to danie, w jaki sposób jest, jaka jest porcja. To taka sytuacja jest zła, dlatego że klient nie wie, na co może liczyć. Często jest rozczarowany i zapamiętuje głównie rozczarowania. Kolejna rzecz jest taka, że raczej nie zaprosi tam gości, dlatego że będzie obawiał się, że będzie reprezentował, potem odpowiadał za to, że akurat będzie rozczarowany tego dnia z podania dań. Kolejną rzecz jest podła kawa. To jest wielki problem, że dwa elementy, wino i kawa, o winie zresztą porozmawiamy kiedyś dłużej, z niezrozumiałych powodów jest w większości restauracji zła. I często nie chodzi tu nawet o ziarno. Tu chodzi o sposób przygotowania. Kelnerzy, bo często oni przygotowują kawę, albo bariści, nie znają prostych, podstawowych zasad, i często to, co dostajemy, ten napój kawowy albo zabrązowione mleko, no jest czymś, co nie jest fajnym dopełnieniem dania, tylko czymś, co często pogarsza zupełnie obraz. Więc to jest kolejna rzecz, którą się pokazuje bardzo często. Doświadczenia z kelnerem. I tutaj od momentu wejścia kelner jest naszą wizytówką. Kelnerzy często, to jest pierwsza rzecz, to podchodzą za późno. I tutaj to niezależnie od tego, czy jest pełny lokal, czy pusty, czasami te podejścia są w niezrozumiale późnym okresie czasu. I tu wiadomo, że to wszystko zależy od systemu, który jest w restauracji i wyszkolenia przez menadżera obsługi. A nawet jeżeli ruch jest ogromny, to można wyrobić sobie standard podejścia, zamówienia napojów, przeproszenia za dłuższy okres oczekiwania, i to wywołuje od razu dużo lepszą kontakt niż pominięcie tego zupełnie. Kolejną rzeczą jest brak prawdziwej interakcji. I tutaj nie mówię, żeby być wirtuozem obsługi klienta. Jest taki, na przykład z mojego doświadczenia, cudowne miejsce, zaczarowana dorożka w Lublinie, na Starym Mieście, lokalu, który ja przychodzę za każdym razem, jak jestem w Lublinie, bo jest tam niebywały kelner,
którego wizyta w tym lokalu to jest za każdym razem opowieść. Od momentu wejścia do momentu wyjścia jestem w ciągłym dialogu z nim. Oczywiście w zależności od tego, czy ktoś chce takiej opieki kelnera, czy nie, ale jest to niezwykle osobista relacja. I to wiadomo, że jest do osiągnięcia, ale wymaga dużej ilości szkolenia. Natomiast dla większości restauracji to jest kwestia scenariuszy. Scenariuszy, ja na przykład wypracowuję z klientami takie scenariusze i one upraszczają, dlatego że wtedy kelnerzy wiedzą, jak mają się zachowywać, wiedzą, z czego mają być się rozliczani. Właściciele też mogą łatwo sprawdzić, czy te standardy są wdrożone, czy nie. I ostatnim elementem jest odpowiedź na bardzo proste pytanie do kelnera przy podejściu do stolika. I goście bardzo często pytają, co by pan polecił, traktując kelnera jako autorytet, który zna swoją kuchnię, zna swoje menu. I odpowiedź zależy, co pan lubi. Ja zadaję to pytanie za każdym razem, jak wchodzę do restauracji. To ona od razu świadczy o tym, że no, nie ma komunikacji między kuchnią a kelnerem i nie ma standardów. Te kilka punktów podaję wam po to, żeby zastanowić się, jak to jest w waszych lokalach. Jak to można skorygować na poziomie punktów, w których jesteście. Na dzisiaj to tyle i chciałem zachęcić was do skomentowania pod tym postem, jeżeli macie podobne doświadczenia, albo jeśli jest coś, albo jakieś śmieszne historie z tym związane, to podzielcie się tym. Jeśli materiał jest dla was pomocny, zalajkujcie, skomentujcie, subskrybujcie. Jeżeli natomiast znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z tego kanału, dajcie znać tej osobie. Ja gwarantuję, że na wszystkie pytania, które będą związane z treścią kanału, bardzo chętnie odpowiem. Do usłyszenia następnym razem.